3, 2, 1. Buonasera a tutti, Vitam Shishkir, benvenuti a questo live. Jakie błędy popełnają Polacy, kiedy mówią w języku włoskim? Zobaczymy, co będziemy dzisiaj robić podczas tego live. Mam dzisiaj listę. Wiecie dobrze, że ja improwizuję, zawsze improwizuję, ale dzisiaj nie mogłem na pamięć wszystko zapamiętać, więc mam listę. Na początku zobaczymy wszystkie te błędy, te popularne błędy, które Polacy robią, mówiąc w języku włoskim. Później przeczytam wasze komentarze. Na sam koniec tego live, na sam ko ok, wystarczy, bo ok znaczy, że wszystko jest ok. Si sente e si vede, jest nell'ok. Va bene. Na sam koniec tego live dam radę, jak już nie milczę, kiedy musimy wybierać. Usivając passato prossimo, sono stato, ho lavorato, ho guardato, mezzi essere i avere. Ok? Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, że mogę zrobić ten live. To znaczy, że jesteście takie dobre, że mówicie po włosku. I mówiąc po włosku popełniamy błędy. To jest normalnie, ale ja wolę słyszeć te błędy zamiast osoby, które boją się mówić, żeby się nie mylić i nie mówią. Więc to jest dobry metod. Musicie mówić, musicie się mylić. Ok? Dzisiaj będzie też takie ciekawe challenge. Mówiłem, że będziecie mnie sprawdzić. W jakim sposób? Ja dzisiaj mówię przede wszystkim po polsku. Na pewno będę popełniał dużo błędów. Proszę zauważać, jeżeli moje błędy, można powiedzieć, że są takie błędy, które cudzoziemcy popełniają, kiedy mówią w języku polskim. Więc proszę zauważać i napisać w komentarze, jakie ja błędy popełniam, które można powiedzieć, że są popularne. Ok, więc zaczynamy. Zaczynamy, jakie błędy popełniają Polacy, kiedy mówią po włosku. Pierwsze, bardzo popularne. Po polsku mówimy, jak ci się podoba. Albo jak ci się podobało film, i Polacy tłumaczą, come ti piace il telefono, come ti è piaciuto il film? Nie, po włosku bez come. Allora, po prosto, ti piace la torta, ti piace la pizza, ti è piaciuto il film? Nie, come ti è piaciuto, nie, jak ci się podobało. Va bene, bez come. Andiamo avanti. Bardzo popularne. Po polsku mówimy wszystko to, co. I to po włosku jest questo, prawda? Więc mówicie często tutto questo che dici è vero. Nie. Po włosku wszystko to, co mówisz, jest tutto quello che dici è vero. Ok? Non è tutto questo, tutto quello che dici è vero. Va bene? Andiamo avanti. Po polsku mówimy mam dużo, mam mało czasu. Dopełniacz, prawda? I często tłumaczycie po włosku w ten sposób. Ho molto di tempo. Dopełniacz. Ho poco di tempo. Nie. Po włosku mówimy ho molto tempo o poco tempo, bez di. Ok, andiamo avanti.
Questo fine settimana voglio restare. Cosa significa? Не значит же в тим уикенд ксе отпочивач, бо отпочивач по воску не есть рестаре. Отпочивач по воску есть рипозаре. Questo fine settimana voglio riposare. Не restare, что значит restare? Zostać. Allora, questo fine settimana voglio restare a casa. Ксе zostać в дому. Ok? È chiaro? Andiamo avanti. Ho visto nell'internet, ho scaricato dall'internet. Internet rozajnikiem. Nie. Internet po włosku używamy zawsze bez rozajnika. Quindi ho visto in internet, ho scaricato da internet. Andiamo avanti. Oggi è il 23 aprile, no? Dici è dugeste cecek fiet. Oggi è il 3 maggio, dici è cecimai. No. In italiano oggi è il 23 aprile. Oggi è il 3 maggio, ni è terzo. Muvime po vosku tilko primo, pierce. Il 1º maggio, il 1º giugno, il 1º settembre. Pushne normalne, 2, 3, 4, 5. Ok, allora oggi è il 23 aprile. Andiamo avanti. Ci vediamo a sabato. Ci vediamo in sabato. Bo, vidzimy się w sobotę, w poniedziałek. Niente di tutto questo, no, errore. In italiano si dice ci vediamo sabato. Bes in, bes da. Con i giorni della settimana hiba je muvime. Il lunedì, rozajnikiem. Il lunedì faccio italiano, rozajnikiem znaczy każde. Każde poniedziałek. Il lunedì faccio italiano. Ale. Ci vediamo lunedì. Ci vediamo sabato. Ah, teraz pamiętam, nie mam listy. Na razie. Na razie czasami mówicie a dopo. Nie. A dopo znaczy, że za chwilę znowu się widzimy. Na razie po włosku jest a presto. A presto. A dopo znaczy, że teraz rozmawiamy i za 5 minut, za 10 minut znowu do ciebie dzwonię, więc wtedy mówię a dopo. Ok? Andiamo avanti. Spendo tanto tempo a casa. Spędzam dużo czasu w domu. Spendo tanto tempo. No. In italiano spendere significa vidavac, spendere i soldi. Va bene? Więc spendo tanto tempo in casa, in italiano si dice passo. Passo molto tempo in casa, verbo passare, spensac, né spendere. Va bene, questo è un falso amico, c'era anche nella nostra lista che vi abbiamo mandato. Andiamo avanti. Ho i gatti che fanno rumore di qua e mi distraggono. Coco! Scusate. Una ragazza educata, dite. Una ragazza educata. Dziewczyna wykształcona. Non si dice in italiano educata. Una persona in italiano che ha finito gli studi, che ha studiato tanto, si dice una persona, una ragazza istruita, istruita. Una ragazza educata è una ragazza che è dobrze wychowana, więc che se zachowuje dobrze, elegantsko, che ma maniere. Va bene? Quindi una ragazza istruita. Andiamo avanti. Errore molto popolare.
Ja zawsze mówię, że. Io sempre dico che. La posizione di sempre in italiano. Io dico sempre. Więc po polsku jest ja zawsze mówię. Po polsku jest ja mówię zawsze. Tłumaczenie. Io dico sempre. Ok? Andiamo avanti. Grupa. Wielka grupa. La grupa. La grupa. No. Grupa po włosku jest męskie. Allora il gruppo è numeroso. Il gruppo di italiano. Il gruppo di studenti di italiano. Va bene? Nie la gruppa. Ci sono altre eccezioni. Attenzione. Panorama. Po włosku jest męskie. Il panorama. Il panorama è bellissimo. La vista è bellissima. Va bene? Andiamo avanti. Oh, questo è un errore che mi dà fastidio. Napravde c'è scasami. Taki błąd. Vado in vacanza. No, jade na vacacje razem z Julią. Vado in vacanza insieme con Giulia. È un errore, attenzione. Po włosku nie mówi się insieme con. Po włosku się mówi się sam con. Vado in vacanza con Giulia. Istnieje insieme, ale wtedy jest insieme a. Vado in vacanza insieme a Giulia lub vado in vacanza con, sam con, Giulia. Nie insieme con. Va bene? Andiamo avanti. Questo anche molto popolare è continuo. Cały czas robicie ten sam błąd. Domani, jutro, spotykam się z Kasią. Domani incontro con Kasia. No. Allora, il verbo incontrare może być zwrotne albo nie. Jeżeli używamy niezwrotne, incontro, sam incontro, bez con wtedy. Domani incontro Kasia. Zwrotne. Domani mi incontro con Kasia, wtedy con. Jaka jest różnica między incontrare e incontrarsi? Una differenza molto sottile, ale jak po polsku, tak? Spotykać jest spotykać też przez przypadek. Na ulicę. Natomiast spotykać się, incontrarsi con, znaczy, że jesteśmy umówieni, mamy spotkanie, się spotkamy z kimś. Ok? Bene. Andiamo avanti. Sì, sì. Penso che sì. Penso che no. Penso che non vada bene. No, no, no. Penso di sì. Penso di no, penso di no, penso di sì. Penso di sì, penso di no. Ok? Nawet nie powtarzam, jaki jest błąd. Penso di sì, penso di no. Penso di andare in Sicilia. Pamiętacie lexia o congiuntivo? Ja myślę, że ja, po włosku jest penso di, bez okolicznik. Nie penso che. Penso di andare in Sicilia. Ok? Jest live o congiuntivo, sono te zasade. Możecie znaleźć. Altro errore molto, molto popolare. Nie wiem, czy jedzie. Nie wiem, czy jedzie. A volte traducete questo con non so che viene. Nie, ten c'è, po włosku jest se, se. Non so se viene, non so a che ora arriva, non so se è libero. Ten c'è jest se, nie che. Attenzione, a proposito di questo, una ragazza chi studia, chi, nie. Chi in italiano znaczy kto,
Chi è? Kto tam? Ktura? Kture? Ktuzi? Podmiot? Ibiernik? Po włosku jest zawsze che, sam che. Una ragazza che studia molto, nie chi che studia molto. Va bene? Andiamo avanti. Kiedy mówię prawdę, czy jest możliwe? I tłumaczymy. Quando dico la verità? No. Też tutaj ten kiedy jest se, se. Se dico la verità. Se dico la verità, cosa succede? Boh. Ok? Altro errore molto popolare. Faccio la colazione alle 8. None. Robiliśmy też challenge, że było czasownik fare. Jest śniadanie, jest faccio colazione, bez la. Faccio la colazione znaczy, że gotuję, przygotowuję śniadanie. Faccio colazione. Mangio la colazione alle 8? Też nie. Nie mówisz mangio la colazione. Faccio colazione. Va bene? Faccio colazione alle 8. Andiamo avanti. Molto popolare. I przeskazami też. Ten błąd. Il treno a Roma è alle 18. Il treno parte, prawda? Razem z partire, kiedy kierunek jest do, no? Mamy zawsze preposizione per. Więc, il treno per Roma è alle 18. Perché è il treno che parte per Roma. Né il treno a Roma, il treno per Roma è alle 18. Pociąg do Rzymu jest o 18. Andiamo avanti. Zdanie. Cerco di leggere questo libro. Tłumaczenie. Szukam książkę. No. Tak. Cercare in italiano jest szukać. Ale cercare di fare qualcosa po włosku znaczy staram się coś zrobić. Allora cerco di leggere questo libro znaczy spróbuję, staram się czytać książkę. Cercare di, sinonimo, provare a leggere questo libro. Ok? Quindi cercare di fare qualcosa nie znaczy szukać. Sam cercare jest szukać. Cerco le chiavi di casa, szukam klucze. Cerco di trovare le chiavi di casa, spróbuję znaleźć klucze. Ok? Poi c'era l'angolo del linguista, no? Na przykład dostałem pytanie. Kiedy dodamy te d, do e, do a? No? Kiedy mówimy sono pronto ad affrontare, jestem gotowy walczyć z czym? Va bene? Sono pronto ad affrontare, ten d. Łatwo, bo a affrontare, a plus kolejna samogłoska. Więc dodamy d, to nie jest zasada, ale dodamy d tylko, żeby wymowa była lepsza, była bardziej fluente, va bene? Tak samo z e. Et, kiedy mamy e, albo e plus a. Maggio et aprile. Et aprile. Ok, co jeszcze? Dostałem pytanie, angolo del linguista. Emanuele, jak możemy się nauczyć te preposizioni? Rozumiem, to jest ciężko i przede wszystkim ktoś mówi, że na pamięć. Nie jest właściwe, nie jest poprawne, na pamięć. Nie można na pamięć
wszystkie prepozycjoni i wszystkie przypadki z książki albo z zeszytu, tak? Nie jest na pamięć, jest ze słuchu. Na przykład wszyscy wiedzą od samego początku, że się mówi vado al cinema, al cinema, a el, al cinema. Dlaczego jest tak? Nie można tłumaczyć gramatycznie po włosku, po prostu jest al cinema. Ale wszyscy wiedzą. Dlaczego? Bo czytali i mówili od razu wiele razy, więc po prostu ze słuchu się pamięta, że jest al cinema. Uwaga też, jeżeli ktoś mówi, że po włosku nie ma zasad, wszystko jest na pamięć. Nieprawda, bo też prepozycjoni mają kilka zasad. Mało, ale jest. Jeżeli chcecie, na YouTube, no, sul canale po włosku ICC Włoski Klucz jest lekcja przeimki, gdzie są te mało zasady, no, te mało zasad per le prepozycjoni italiane. In i a, in pizzeria, ok? I in teca, in biblioteca, in discoteca, jest lekcja. Proszę na YouTube znaleźć kanał i oglądać lekcję. E ho finito con la lista degli errori. 25 minuti di starce, ok? Adesso idziemy zobaczyć, kto komentował i jakie też są błędy, które ja popełniam, kiedy mówię po polsku. I jeżeli macie jeszcze kilka pytań, jakieś pytań o te błędy albo coś innego, proszę napisać. Andiamo a vedere chi c'è e che cosa avete scritto. Oddio, non vedo niente. Nic nie widzę. Trasmetti automaticamente. Ja widzę, że jest 100 osób, nikt nic nie napisał, nie wierzę. Oddio, non vedo i commenti, mi dispiace. Termina il video in diretta? No, annulla. Panico, panico, non vedo nessun commento. Il nulla, qua c'è il nulla. Vediamo se... moltissimi commenti, ma non li vedo, non vedo niente, non vedo nessun commento. Allora, per favore, qualcuno mi scriva su WhatsApp quali sono i commenti più importanti, perché non li vedo e leggo su WhatsApp. Qualcuno li può copiare e mandarmeli su WhatsApp questi commenti, per favore? Non so perché, non vedo nessun commento. Vediamo qua. Ok, allora. Zróbmy tak, no? Bo inaczej marnujemy czas. Proszę napisać mi najważniejsze komentarze na WhatsAppie i ja mówię dalej, co było w liście, co miałem mówić i potem przeczytam na WhatsAppie. Ok, va bene, possiamo fare così? Bo nie wiem dlaczego nie widzę komentarza w ogóle. Ok? Bene. Allora. Na sam koniec tego live musiałem powiedzieć jak. Qual è questo trucco? Questo trucco per wybierać między essere i avere. Chodzi o czasowniki ruchu. Często w książkach jest napisane. Kiedy mamy czasowniki ruchu, w passato prossimo jest z essere. Na przykład sono andato, sono tornata, siamo partiti i tak dalej. Potem jest napisane, że jest kilka wyjątków, czy wyjątek, jak się mówi. Na przykład ho camminato, ho nuotato. Nie są wyjątki według mnie. Tak, miałem taką intuicję. Wydaje mi się, że czasowniki ruchu z celem. Co to znaczy z celem? Uwaga, z celem fizycznym.
Nie czasowniki z celem, bo wszystkie czasowniki mają cel. Leggo il libro. Czytam, bo mam cel czytać i skończyć książkę. Nie. Czasowniki ruchu z celem znaczą z punktu A do B. Na przykład, jeżeli ja vado, andare, zawsze jadę gdzieś. Jeżeli jest tornare, zawsze wrócę gdzieś. Jeżeli jest partire, zawsze wyjeżdżam gdzieś. Więc czasowniki ruchu z celem, jeśli nawet celu nie jest napisane, no parto, sono partito, nie wiadomo gdzieś, dokąd, ale na pewno gdzieś, sono partito. Czasowniki ruchu bez celu z avere. Jakie są bez celu? Na przykład te sportowe, gdzie ja się ruszam fizycznie, prawda? Bo grać w piłkę, ja się ruszam. Pływać, ja się ruszam. Grać, nie wiem, w szachy, ja też ruszam rękę. Wtedy jest za avere. Allora, ho giocato a calcio, ho nuotato, ho corso al parco. No, uwaga, correre, corso, to jest czasownik, który może być i z essere, i z avere. Bo ja mogę biegać do szpitala, wtedy jest cel. Widzicie? Quindi sono corso all'ospedale. Mogę biegać tylko, żeby biegać sportowo. Więc ho corso al parco. Va bene? Ancora. Chodzić. Uwaga, kiedy mamy chodzić. Bo wydaje mi się, że po polsku można powiedzieć, że chodzę do kina. No? Po włosku chodzić jest camminare. Ale ja po włosku nie mogę camminare gdzieś. Bo camminare po włosku jest jak spacerować. Więc camminare, passeggiare, spacerować jest czasownik ruchu, ale bez celu. No, spaceruje, spaceruje. Ho camminato, ho passeggiato. Va bene? Allora, questo era il mio consiglio, la mia chicca. Con il passato prossimo, już nie możecie się milić. Czasowniki ruchu z celem razem z essere. Powtarzam. Sono andato alla posta. Sono tornato a casa. Sono partito per Praga. Partire per. Czasowniki ruchu bez celu sportowe z avere. Ho giocato 2 ore a calcio. Ho nuotato tanto durante le vacanze. Ho camminato nel bosco. E ho ascoltato la musica. Va bene? È chiaro, è facile, no? Non è difficile. Ok. Więc, commentacie, nie widzę. Zobaczymy na WhatsApp. Czy mam coś? O, mam zdjęcie. Ola. Ha scritto. O. Pierwsza. Różnica studiare e imparare. Jaka jest różnica między studiare e imparare? Uczysz się. Nie ma różnicy. Ale mogę powiedzieć, że na uniwersytecie studio all'università, imparo una regola, ma studio una regola anche. Nie ma dużo różnicy między studiare e imparare. Oczywiście jest różnica i dużo Włochów o tym nie wie, między studiare, imparare a insegnare, tak? Nie można powiedzieć, ale to dla Włochów raczej, nie dla Was, bo Polacy dobrze to mówią. Włosi czasami mówią, l'insegnante impara agli studenti. Nie, gli studenti imparano, l'insegnante, il professore, insegna. Insegnare, uczyć, imparare, studiare, uczyć się. Nie czuję, nie kojarzę in różnicę. Va bene, tra imparare e studiare. Va bene, vediamo un po' queste foto che mi hanno mandato. No, devo vedere sul telefonino, scusate, perché su WhatsApp, sul desktop non si aprono. Allora, quale foto? Po pierwsze, nie pierwsze. Co to znaczy, Tadeusz? Po pierwsze, nie pierwsze? Ok. Gli errori che fanno gli italiani. Po pierwsze. Więc przede wszystkim.
A ja mówię pierwsze. Ok, po pierwsze, va bene. Mi piace questo live. Ci seguo Maya, nie mai, va bene. Adoro la frase. Il genere più confuso è comunque il problema. Tak, uwaga, to prawda. Problema po włosku jest męski. Il problema, nie la problema. Il problema. Ale też Mariola, też grupa. Zawsze, ja słyszę. La gruppa, il gruppo. Va bene? Bardzo, bardzo ciężko i nie ma zasady. Chodzi o preposizioni. Jest kilka zasad. Strona YouTube, canale YouTube, tam sono zasade preposizioni. Va bene? Albo jeszcze raz rzucam tutaj na Facebooku. Sì, è to prawda, Mariola, è vero. Le preposizioni sono difficili, is suchu, in tutte le lingue. Też po polsku, tak? Bo po polsku jest. Jestem na balkonie, idę na balkon. Prawda? Więc ze słuchu. Poproszę o wyjaśnienie różnicy pomiędzy studiare e imparare. Robiliśmy. Grazie, Margherita, che sono bravo a spiegare. Grazie. Po polsku się mówi robię live, a nie robię. Ah, live, ok, piernik. Quindi ho capito. Live, è piernik di live. Dziwne, ale bene, pamiętał, l'AIFA. Le mie orecchie hanno finito di soffrire perché è più facile sentire gli errori degli altri che propri. Jak nazywa się kanał na YouTube? Violetta się nazywa po włosku, napisane po włosku. Rzucam tutaj w komentarzach też. ICC, włoski klucz. Va bene? ICC, włoski klucz, quindi qua abbiamo visto. E vediamo ancora qua. E va bene. Ok, ho guardato tutti i commenti. Dziwne, że dzisiaj nie widać komentarza. I nie mogę z wami rozmawiać. Smutno. Nie wiem, co się dzieje, bo cały czas nie widzę. A, jeszcze mam tutaj. Trochę cierpliwości. A, kilka wyjątków. A nie kilku wyjątek. Grazie, Silvia. Kilka wyjątków się mówi. Te błędy ja robię, czy obcokrajowiec, kiedy mówi, mówiące po polsku, są popularne? Te błędy, czy ja po prostu robię te błędy? To też jest ciekawe, tak? Bo listę, które ja dałem, są błędy, bardzo błędy. Nie wiem, dlaczego dzisiaj mówię błędy. Są błędy bardzo popularne, więc że nie tylko jedna osoba robi, dużo osób. Va bene? Ancora vediamo. Najlepsze panno Kaszka od włoskiego. Bello. Czy po włosku słowo merda jest bardzo wulgarne? Wszystkie wulgarne słowa. Gaspard. Są wulgarne, jeżeli kontekst jest bardzo wulgarny. Prawda? Więc bierzemy la parola cazzo. Ok? Ja mogę z tobą rozmawiać, żartować, czemu cazzo dici? Nie słyszę, że jest wulgarne. Jeżeli się kłócimy, mówię, ma che cazzo dici? Wtedy nie jest ładne. Va bene? Więc zależy od kontekstu. Na pewno nie jest taka słowa merda, która można używać w formalnej rozmowie, tak? Nie mogę powiedzieć merda. Jestem tutaj pierwszy raz i jestem zaświecona. Mogę zostać? Katarzyna. Plich. Może zostać całe życie, jak chcesz. È bella lezione di insegnamento reciproco. Bene. Altro? Altro? Oh, qua abbiamo ancora. ICC włoski klucz. Jak się nazywa strona YouTube? C'è po włosku słowo merda? Va bene. Ok.
Qualche altra curiosità? Che cosa vi devo dire? No, jestem zadowolony dzisiaj. Dostałem dobrą propozycję. We wtorek muszę z kimś rozmawiać. Z kim ważnym tutaj w Warszawie. Może, że cała ta praca, a i przy okazji chcę dziękować też Kasie, bo gdyby nie Kasia, jakość tego wszystkiego, co widzicie tutaj, nie byłby taką samą. Bo to prawda, ja, jeśli chodzi o challenge, ja wszystko wymyślę, ale te posty tak ładnie po polsku, na pewno to nie ja, że piszę, prawda? Więc dziękujemy Kasie, że jest z nami i pomoże dosłownie codziennie. Też kilka razy dziennie. Bene, pomoce codziennie. Noi polacchi invertiamo i nomi perché la maggior parte dei nostri femminili in polacco sono maschili in italiano e viceversa. To prawda, dużo jest tak na odwrót, tak? Problem. Restauracja. Uwaga, restauracja. Il ristorante po włosku jest restauracja, nie la ristorante. Quindi è un buon ristorante, no? Un bel ristorante. Ecco qua, kolejna zasada. Tak, przy okazji. Gli aggettivi bello e quello, uwaga. Bo alto, na przykład, mówimy ragazzo alto, alto ragazzo, tak? Ma se vogliamo dire ładny chłopak, bello, jest, jak mamy il ragazzo, jest bel ragazzo. Bel ragazzo, tak samo che di mamma quel ragazzo. Quello è bello quando abbiamo lo. Allora, quello studente, bello studente. Mame tesh bei, quei, che di mamma i, no? I ragazzi, quei ragazzi, bei ragazzi. To son vionti. Aggettivi questo e aggettivi quello è bello. Va bene? Tesh gli. Quelli, G-L-I, belli, G-L-I, belli alberi, bo jest gli alberi. Natomiast alberi, alti alberi, normalne. Bello è quello che di mamma rosa i ženski, normalne. Bella ragazza, quella ragazza. Jeżeli ktoś chce lepiej przeczytać, proszę znaleźć, szukać. Quello è bello, jak działają. Va bene? Avanti, vediamo. Qua non c'è più niente. I miei appunti. Se ho tralasciato qualcosa. Questo l'abbiamo detto, questo l'abbiamo detto. No, ci scopoveggiamo. Ci scopoveggiamo. Abbiamo finito. 45 minuti, 40 minuti oggi. Un live più corto perché non vedo i vostri commenti. Ci siete? La challenge la fate tutti i giorni? Guarda, questo mese cosa c'è? Il linguaggio dei social media. Abbiamo fatto Facebook, adesso facciamo un po' di Instagram da lunedì, no? Come si dice? Takže polecam na sam koniec, możecie na przykład spróbować ustawiać wasz telefon po włosku. Albo nie cały telefon, tylko Facebook na przykład po włosku, tak? Żeby zobaczyć wszystkie te słowa, które były teraz podczas challenge w kwietniu. Teraz jest kwiecień, tak? W kwietniu. I ustawiać Facebook po włosku. No, così. Jeszcze pytanie, które dostałem. O, na przykład. Jak długo się nucić, żeby dojść do A2? Jak można odpowiadać na to pytanie? Jest, jak to powiedzieć, jak długo się schudnąć? No, jeżeli jesz, nigdy. Tak samo. Jeżeli nie uczymy się, nigdy. To zależy od osoby. Tak zwykle, standardowo powiedzmy, od 0 do A2 niecały rok.
Niecały rok też trochę mniej. Jeżeli intensywne, też 5-6 miesięcy wystarczy. No bene, od A0, od 0 do A2. W przyszłym tygodniu, przepraszam, chcę przeprosić z moimi studentami, w przyszłym tygodniu nie mogę pracować. Muszę robić przerwę, bo naprawdę jestem wykończony i muszę coś napisać do mojego portalu, bo wszystko się rusza i mam mało materiałów, więc od poniedziałku do wtorku będę pisał i będę trochę spacerował, bo wszystko mnie boli. Wszystko mnie boli, siedzę od 8 do 21 tutaj i wszystko mnie boli, więc w przyszłym tygodniu pausa, niente lezioni, pausa con le lezioni, oprócz z Mają, bo moja fajna studentka Maja będzie miała maturę za 2 tygodnie, więc z nią nie mogę przerwać. Ok, basta, abbiamo finito. Abbiamo finito, che cosa ancora vi posso dire? Ah, na Netflixie, z jakim cudem, jest dużo teraz włoskich filmów. Możecie obejrzeć dużo włoskich filmów. Polecam od razu Viva l'Italia. Viva l'Italia i Scusate se esisto. Dlaczego? Bo są komedie all'italiana. Co to znaczy? Uwielbiam te komedie, dlatego że temat filmu jest bardzo ważny. Na przykład Viva l'Italia mówi o korupcji polityków, jak działa we Włoszech, że pracujesz tylko jeżeli znasz kogoś, czy ktoś, ktoś czy kogoś, ktoś. Ale film jest lekki, jest komedia, więc się uśmiecha. Temat ważny, film lekki. To jest fajne i ważne, kiedy pracowałeś cały dzień. Scusate se esisto. Lekki film. Jaki jest temat? Bardzo ważny. Problem, który kobiety mają we Włoszech i nie tylko we Włoszech, kiedy muszą zdobyć pracę, kiedy muszą znaleźć pracę, że już dlatego, że kobiety nie są, no, nie mają te same uwagi, non hanno la giusta considerazione, la stessa considerazione degli uomini. Allora, un tema molto importante, ma il film è leggero. Ok? Quindi, polecam, jest dużo teraz włoskich filmów na Netflix. Su Netflix, si dice in italiano, nie sul Netflix, tak samo jak internet. In internet, nie nell'internet. Su Netflix, nie sul Netflix. Basta. Chiudiamo i muszę się dowiedzieć, dlaczego dzisiaj nie można było tutaj zobaczyć, przepraszam, komentarza. Allora, signori, grazie per aver seguito questo live. Jeszcze raz przypominam, kanał na YouTube. Czasami tam są video lekcje, które nie są na Facebooku, więc od czasu do czasu warto tam sprawdzić albo attivare la campanella, così jak tylko rzucam video, nowe video, macie powiadomienie, la notifica sul vostro telefonino. Ho finito. Se avete ancora commenti o dubbi, scrivete e rispondo domani. Buonanotte a tutti e grazie per essere stati con me. Ciao, dobranoc.